wiesz, najczęstsze pytania to są takie, jak zrobić, co zrobić, jak rozmawiać, a co, jak ja mam go przekonać. Wiesz, bo dom rodzinny to w ogóle jest skomplikowane terytorium. To jest ciągle przecież terytorium niepoznane, gdyż albowiem każdy dzień jest nowym. Tak, ja o ile mam doświadczenia, bo kiedyś moje dziecko miało 13 lat, dziś ma 17, to jakieś doświadczenie jako ojciec 13-letniego dziecka mógłbym mieć. Ale jako ojciec 17-letniego to wszystkiego się uczę, gdyż to są nowe wydarzenia. A nawet jeżeli miałem już dziecko, syna, córkę wcześniej i ono było w tym wieku, to przecież każdy z nich jest inne. Więc to wszystko, co działało wobec Franka, nie będzie działało wobec Zośki. Pomijam już płeć, ale w ogóle konstrukcję emocjonalną. Myślę, że nieszczęściem rodzin jest coś, co się zrobiło społecznie nam. Takie różnego rodzaju instytucje, które przekonały nas, rodziców, my się tym zajmiemy. I to, myślę, jest katastrofa, bo wielu rodziców w to uwierzyło. I powierzyło wychowanie tymże instytucjom, bądź innym instytucjom. Tak jak oczekujemy od szkoły, że będzie wychowawcza, tak oczekujemy od kuratorów, sądów, terapeutów, ośrodków, cokolwiek, że oni załatwią moje sprawy. Ja przywiozę dziecko, oni mi naprawią. Niestety to tak nie działa. Moja relacja z młodym człowiekiem, moja relacja z każdym człowiekiem, to odzwierciedlenie mojej relacji ze mną. Jak ja nie mam poukładanego swojego życia, to ja nie znajdę odpowiedzi, tylko ja znajdę usprawiedliwienie, dla którego czegoś mam nie robić. Nawet jeżeli jestem w stanie sobie to powchodzić trochę w buty tego młodego człowieka i sobie przypomnieć, jak to było w moim życiu, to nie wystarcza. Dlatego, że ja jestem tylko częścią, ja wychowawca, w sensie rodzic, jestem tylko częścią oddziaływań zewnętrznych, które kształtują dzieciaka. I najczęściej o nich nic nie wiem, bo nie mam czasu, bo myślę sobie, dobra, wyrośnie, bo coś tam jeszcze. I nie sprawdzam. Nie, ja rodzic nie sprawdzam. Poza tym myślę też, że jest takie społeczne przekonanie o tym, że dziecko, młodzież, to dopiero materiał na człowieka. Że ja mogę użyć wszystkich metod mi znanych i sposobów, żeby tego człowieka kształtować. Nie myślę wtedy o mnie samym i o tym, co ja zrobiłem, żeby kształtować siebie. Wiesz, ludzie przychodzą i pytają, panie Robercie, jak ja mogę oddać do pana dziecko? Ja mówię, nijak, bo tego się nie da zrobić. Ja nie przyjmuję takich ludzi, których rodzice chcą oddać do mnie na leczenie. Dlatego, że ten młody człowiek musi w tym wszystkim uczestniczyć. Jeżeli on nie jest przygotowany w domu, to się nic nie wydarzy. Naprawdę. Większość rzeczy przygotowawczych do procesów terapeutycznych każdy z nas jest gotowy. Każdy z nas może zrobić w domu. Tylko nie robię, gdyż to trudne jest bardzo. Każdy z nas wie, co zrobić. Ja, mężczyzna, mam instynkt, kobieta ma intuicję. Więc gdybym ja tylko tego trochę posłuchał, to ja bym wiedział, co zrobić. I ja wiem, co zrobić. Tylko nie robię tego, bo to jest trudne. Dlatego wybieram rozwiązania łatwiejsze, rozwiązania dla świętego spokoju. Do tego, ojej, dobra, jestem taki zmęczony. Jutro się tym zajmę. Nie? To są rzeczy, które uniemożliwiają taką pracę, bo kiedy oni przyjeżdżają do mnie, to tak naprawdę w zdecydowanej większości przypadków ja nie mam żadnego problemu. Bo ja im stawiam bardzo jasne granice, ja ich przestrzegam. Ale jesteś coś ważniejszego, myślę, niż te postawione granice. To, że ja też żyję w tych granicach. Że ja jestem spójny w tym. Pewnie, że mnie jako dorosłemu na przykład trochę więcej wolno, nie? Na przykład, nie wiem, są tacy ludzie, którzy palą papierosy, w ogóle nie wiem z jakiego powodu i w jakim celu. Ale, no choćby to, tak, to uchodzi płazem, nie? Mało lat nie może. Ale oprócz takich różnych rzeczy wynikających z tego właśnie, to nie jest bardzo dużo rzeczy, naprawdę. Nie dajmy sobie wmówić, że bycie dorosłym to w ogóle coś innego niż bycie dzieckiem młodzieńcem. Nie sądzę.
Byłoby fajnie, jakby tak było, jakbyście usłyszeli to, że to to samo życie. Ale to, co jest istotne w tym wszystkim, w tej mojej pracy, to postawienie granic mnie samemu. Czyli jeżeli ja chcę, żeby moje dziecko zrobiło coś ze swoim życiem, coś zmieniło, bo zachowanie jest destrukcyjne, bierze narkotyki, kaleczy się, jest w stanach depresyjnych, ma jakieś czyny i akty samobójcze, siedzi w pokoju zamknięty, w komputerze, w grach, w internecie, w mediach społecznościowych, cokolwiek, tak? Czyli nie ma dziecka. Ja chcę, żeby on poszedł na terapię. To czy ja sam jestem gotowy iść na terapię? Czy ty, rodzicu, jesteś gotowy pójść na terapię, pójść na grupę i zacząć prawidłowe działania, uczyć się od innych prawidłowych działań i zobaczyć siebie w prawdzie, bo to jest to, czego oczekujesz od swojego dziecka. I tak wiesz, no bardzo często tak bardzo chcę, żeby moje dziecko coś zmieniło, albo mój bliski, ale ja sam tego nigdy nie zrobię. Wiesz, teraz powstała grupa połączeni. Grupa połączeni pracująca na Zoomie, też w obszarze oddziaływań domu rehab, grupa dla rodzin. I to jest coś, co udało mi się zrobić dopiero w erze COVID-u, czy COVID-a, który przekonał nas, że wiele, wiele rzeczy można zrobić zdalnie. Tak? I się okazało, że powstały różnego rodzaju platformy, na których można całkiem fajnie sobie popracować. Grupa połączeni spotyka się co drugi czwartek na Zoomie i tam są rodziny, dzieci, młodzieży, dorosłych, tych, którzy byli u mnie, tych, którzy nigdy do mnie nie trafią, tych, którzy byli kiedyś tam gdzieś, w innych miejscach, w których pracowałem. I oni pracują właśnie nad tym, żeby samym sobie postawić granice, w których ja będę się poruszał. Ja dorosły, ja partner, znajomy, kolega, przyjaciel, mąż, żona, ojciec, matka. Ja muszę najpierw postawić sobie granice, nie? Czyli tego, że dobra, nie będę odkładał na później. Wytrzymam to. Jest mi bardzo trudno, bo postawiłem jakieś ograniczenia, on brzęczy. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. I chyba się poddam, nie? Żeby mieć to źródło wsparcia. Źródło, które będzie przynosiło mi zasoby. Bo moje są już wyczerpane. Albo na wyczerpaniu. Bo ja ciągle z nich korzystam. Korzystam, robiąc ciągle te same rzeczy przecież. I nie widzę, że metoda nie działa. Bardzo często słyszę, jak pomagać. No to wiesz, no to ja myślę, nie pomagać. Przestać pomagać. Zacząć wymagać. Zrozumieć, kto tu gdzie na tym terytorium jest gospodarzem. O co tak naprawdę chodzi? Bo ja zapominam, że w tych wielu, wielu, wielu rzeczach chodzi o życie. Nie o to, jak wypadnę, nie o to, oh my God, wyrośnie, dobra, będą wakacje, to się skończy. Bardzo często chodzi o życie. Przecież tak wielu młodych ludzi popełnia samobójstwa i używa substancji psychoaktywnych i zachowań w sposób absolutnie kasacyjny. Niszcząc, wyniszczając siebie i całe swoje otoczenie. Więc to chodzi o życie. Dlatego potraktowanie tego poważnie i zaczęcie od siebie samego, to ma wielkie znaczenie. I to jest najtrudniejsze. Dlatego te domy są takie trudne do przemiany. A przecież te dzieciaki, ci ludzie, choćby nie wiem, jak długo u mnie byli, to muszą wrócić do domu. I ten dom byłoby fajnie, jakby też był na zupełnie innym poziomie niż to miejsce, które ja pozostawiłem. Dlatego idź na grupę rodziców, znajdź terapeutę dla siebie samego i rób robotę. Tam i tak będziesz działał tak, jak działasz. Nieporadnie, kwadratowo, z nadzieją, z miłością, bez umiejętności. Ale to miejsce, do którego pójdziesz, nauczy cię, jak wprowadzić balans do tych działań i jak skutecznie temu dzieciakowi pomóc. Bo trzeba go przygotować do tego, żeby przyszedł do mnie czy w inne takie miejsca, ale żeby on, ona zachciał chcieć, to najpierw musi musieć. Nie ma innego wyjścia. Nikt nie przychodzi do terapii z własnej woli, bo ma taką zajawkę na życie. Nikt tak nie robi.